Biegi ekstremalne w Polsce zyskują coraz większą popularność. Dostrzegły to firmy, które masowo zapisują się na tego typu wydarzenia. Pracownicy chcą wystartować, zobaczyć swojego szefa w błocie, chcą się zintegrować, chcą poczuć tą więź, tą w zupełnie innych warunkach spotkać się ze swoimi współpracownikami. Dużo emocji powoduje już samo zapisanie się do biegu i często też wymaga to od pracowników tego, motywuje to pracowników, to też jest nasze hasło, wyzwanie i motywacja, żeby przygotować się trochę lepiej, zadbać o formę. Także to już jest pewnego rodzaju integracja. Ludzie chcą i starają się pod tą formę przygotować. Miejski bieg z przeszkodami to wydarzenie, które nie jest normalnym biegiem, ponieważ na trasie ustawiamy bardzo dużo różnorodnych przeszkód. Są to przeszkody, które są zrobione czysto dla przyjemności, jak na przykład zjeżdżalnie wodne, które w tym roku będziemy jeszcze bardziej rozbudowywać, albo zasieki lub specjalne ścieżki, tak jak w wojsku, audiowizualne, różnego typu przedsięwzięcia nasze, które sprawiają, że po prostu ludzie się mają się zszokować, zaskoczyć, albo wyzwania fizyczne, już siłowe, typowo, typu strome podbiegi pod wysokie rampy, albo wspinaczkę po linie do góry. Także jest dużo wszechstronnych przygód na trasie biegu, które wymagają często pomocy innych uczestników, najlepiej w swojej grupie, w którą się startuje. Uczestnictwo w tego typu biegach ekstremalnych sprawia, że ludzie integrują się już od samego początku. Przygotowują się do biegu. Podczas biegu jest bardzo dużo emocji. Najpierw duży stres, później adrenalina, a na samym końcu fantastyczna satysfakcja i dużo przeżyć wspólnych, które zapadają w pamięć i można je wspominać później latami. Także bardzo polecam tego typu integrację. Trzeba sprawdzić na swojej skórze, odważyć się, żeby się przekonać. Ci, którzy to zrobili, zaczynają się uzależniać. Widzimy to, bo startują w naszych biegach po raz kolejny i są bardzo zadowoleni.